Proszę Państwa, oglądamy quality content. Dzisiaj robimy incepcję. Incepcja pojawia się wtedy, kiedy komentator komentuje innego komentatora, który komentuje. I dzisiaj incepcję zastosujemy w przypadku Young Multi i jego komentarza. Zobaczymy, do czego doszedł ten młody intelektualista przez ostatnich parę lat, a on ogląda content, który mnie interesuje bardzo. Multi ogląda topka YouTube'a sprzed 10 lat. Co robią teraz? Tu się dowiemy, bo to są archiwalne materiały, ja lubię, znacie mnie. Bardziej lubię wyświetlenia niż te materiały, ale trzeba jedno z drugim pogodzić. Więc uwaga! Oto nasz młody bohater dzisiejszej historii. Zobaczymy sobie, jak to młode pokolenie robi komentary. Co się sprzedaje wśród młodzieży, bo muszę też jakby się rozwijać i stosować te nowatorskie metody zdobywania popularności. Więc niniejszym zabieramy się za Multiego. Jego materiał trwa 23 minuty. Może go wydłużę trochę, może go skrócę. Zobaczymy. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że Państwo są gotowi. Ja nie jestem, więc chyba to jest dobry moment. Topka YouTube. Co robi teraz? Topka YouTuberu sprzed 10 lat. Ciekawe. Ciekawe. Co robi Multi? Nic, k***a. Jest śmieciem nadal. No, trzeba sobie zdawać sprawę ze swoich osiągnięć, nie? To jest najważniejsze. Introspekcja w pewnym wieku jest bardzo istotna. W jego wieku może za wcześnie trochę, ale zawsze jest przydatna. 10 lat temu. Co teraz robią? K***a, srają do gara, nie? Obecna... O, dobrze, no, zaczyna się grubo. Zaczynam rozumieć to poczucie humoru. Branża zdecydowanie się różni od tego, co mieliśmy na ekranach kiedyś. Świadczą o tym też utworzone przez youtuberów ekipy, które w ciągu ostatnich lat dominowały swoimi wynikami, wyróżniając się na tej platformie. Kiedyś takich ekip było bardzo mało, a większość skupiała się na rozwoju swoich Jakie były 10 lat temu ekipy? Creaturescraft, my... W sensie, Creaturescraft moje, Terefere, Ridge Zone, 5 sposobów na, chyba tyle, Abstra. Ridge Zone to już było 10 lat temu? Boże, ten czas to szybciej leci niż bym chciał. Wydawało mi się, że Ridge Zone zaczęło się dużo później niż ja się zacząłem. Właściwie Ridge Zone to już było wtedy, kiedy mam wrażenie, że się trochę kończyłem. Może się szybciej kończyłem niż się zacząłem. Ale wiecie co, mi bardziej chodzi o to, że Abstra było... Wiecie co, ja bym Abstra nie brał, bo to był jeden kanał i w 5 sposobów... A 5 sposobów na miało te? Miało różne kanały czy jeden? Jeden mieli kanał chyba, nie? No właśnie. Ja bym to Pompa Team. O! Pompa Team. O! Patrzcie Państwo. Niekryty Krytyk, Remigiusz Maciaszek, Royson, JJ Joker. Kto tam jest? SKKF, Prosto TV, Blowek, Minecraft Polska, Stew. Oho! Oho! Się doczekałem wreszcie. Ona czołówka w ogóle. Niekryty Krytyk. Właściwie numer jeden w topce, bo przez pewien okres miał swój prime i generował setki tysięcy, a nawet parę milionów wyświetleń na swoich najpopularniejszych filmach. Ale on chyba dalej nagrywa, prawda? Tworzył takie serie jak Przemyślenia Niekrytego Krytyka, Niekryty Krytyk Ocenia i wiele więcej podobnych, których ja, jako dawno subskrybent, za bardzo nie umiałem odróżnić od siebie ze względu na koncepcję wszystkich serii, które... No, on dalej robi, on dalej nagrywa. ...były do siebie podobne. Niekryty jest autorem kilku swoich książek, które pewnie dotychczas notowały dobre wyniki ze względu na rozwiniętą osobowość w sieci, zarówno jak i rozwinięty zasięg jego stałych odbiorców. Ale szczerze, ja myślę, że on wtedy na przykład, nie wiem, tak się zastanawiam, mam wrażenie, że wtedy, pomimo wszystko, że on był na topie, to myślę, że teraz mniejszy twórca niż wtedy Niekryty Krytyk zarabia więcej niż on wtedy. Żeby uprościć myślenie Multiego, bo ono jest bardzo wielopoziomowe, to należałoby powiedzieć, że dzisiaj Niekryty Krytyk, mając dużo mniejsze wyświetlenia niż kiedyś, zarabia więcej niż kiedyś. Czyli krótko mówiąc, na YouTubie teraz się zarabia 10 razy więcej niż się zarabiało przed 10 laty. Wtedy, k***a, nie, mam wrażenie, że jakoś tak to zarabianie ogólnie było w k***a trudniejsze, no. Elokwentny chłopak! No dobrze, dobrze. No, wiadomo, trzeba trenować różne słowa i poznawać różne słowa, ale powiedziałbym, że kiedy wulgaryzm zdarza się co drugi, trzeci wyraz, to trochę zaburza tok rozumowania. Może nie. Mniejszy twórca w ch**u więcej zarabia, stary. Jest tyle możliwości zarabiania, nie? Pojebane. Nawet samego YouTube'a. W dalszym ciągu publikuje filmy z serii Przemyślenia Niekrytego Krytyka i pomimo tego, że wyświetlenia znacznie... Szkoda trochę dla niego, nie? Bo że w największym swoim piku kariery... To jest zawsze każdy twórca, który miał pik kariery kiedy indziej, uwielbia słuchać o tym, że o, ale ja tobie współczuję. Kiedyś mogłeś zarabiać dużo, ale nie było pieniędzy, a teraz już nie możesz zarabiać dużo. No szkoda, trochę stary, nie? Cieszysz się, że ci tak współczuję, od razu ci lepiej w związku z tym? Pomimo utracenia korony, ten się nie zatrzymuje, nie patrzy wstecz i dalej tworzy... Kurde, przytył! No dorzućmy jeszcze do pieca. No, ale to cały czas ten sam człowiek. Nowe materiały dla stałych subskrybentów, a na ten moment ma ich ponad 1,5 miliona. Miejsce drugie. Royo. Sara, halo! W sensie nie chcę mu nic odbierać, ale... Co?
Zaraz, skorygujmy to. Czy ja by zostałem pominięty tutaj? Tej zacnej reprezentacji byłych? Moich byłych? Kurwa, Royo. Royo moim zdaniem ma... Ja nie wiem, Royo dla mnie ma, stary, taki potencjał, żeby teraz być nadal popularnym, ale ja mam wrażenie, że on nie chce, bo... Royo jakby... Royo? A tam nie chce. Chce! Tylko chce robić swoje rzeczy. Każdy chce. Jakby wszyscy się godzimy na to, że popularność niesie swoje wady, ma swoje wady, ale nie mamy nic przeciwko temu, żeby nadal być popularnymi. Tyle tylko, że chcemy robić swoje rzeczy po swojemu. Nie chcemy za bardzo zmieniać się pod ten nowoczesny content. Nie chce nam się. Ja próbuję, jak widzicie. Staram się jak mogę. Brodę farbuję, pompki robię, biegam rano. No, trzeba się dostosowywać, ale to jest męczące. Wolałbym tego nie robić. Wolałbym być gruby i grać Battlefield 3, ale to się niestety nie uda. Musiałby po pierwsze montażystę sobie ogarnąć jakiegoś, który kurwa napierdala w taki sposób, żeby to zrobić. A dlaczego ma potencjał? No, ja uważam, że Royo ogólnie jest śmieszny. Sam montażystę ogarnął, żeby co? Żeby robił takie sztuczki jak z tym twoim? Ten twój montażysta to ma tyle roboty. Musi wycinać przerwy między twoimi zdaniami nieskładnymi. Każdą kurwę musi wypikować i tak ją słychać zresztą. Ten twój montażysta to po prostu na roli by lepiej wyszedł, gdyby na roli ciągnął bronę bez konia. Poza tym, no nie każdy musi tworzyć taki content w tym stylu. Nie, żeby wszystko było jasne. Ja do Multiego pałam pewnego rodzaju sympatią, natomiast mam takie poczucie, że język, jakim on się posługuje, jest dostosowany do poziomu widowni, z którą rozmawia, bo zawsze się wytwarza jakaś relacja między widzem a twórcą. I muszę powiedzieć, że jego język wskazuje na to, że jego widzowie to jest banda imbecyli. No, trzeba się takim językiem posługiwać, żeby zrozumieli. Więc ja pierdolę, kurwa, to się musi zdarzyć 5 razy w jednym zdaniu, bo inaczej oni nie skumają, o co chodzi. Trochę przesadzam? Oj, tam ja nigdy nie przesadzam. On zawsze pierdolił takie głupoty, a zobacz ile ma lat. I nadal pierdoli głupoty też czasami dla beki, wiadomo. Jest śmieszny i jest charyzmatyczny. I jakby to, stary, zrobić, zmontować to dobrze, to myślę, że spokojnie by, kurwa, by się odnalazł. Trzeba mu przyznać rację. No, gdyby Royo robił tak content, jak robi Multi i montował to w ten sposób, to pewnie by się cieszyło to zainteresowaniem takiej grupy, jaką Multi ma, ale może Royo nie chce mieć takiej grupy. Może on lubi mieć tych swoich zwolenników takich treści, powiedzmy, staroświeckich. Spokojnie by się odnalazł. Jakby to dobrze zmontować i dobrze posklejać wszystko, on chyba nie potrzebuje tego po prostu. No ta, śmieszne, że Royo był wtedy definicją właśnie głośniej śmieszniej. Jak ktoś oglądał Happy Wheelsy Roya, przecież tam było takie darcie mordy, gorzej niż ja, nie? No pamiętam, Happy Wheelsy to były wielkie, wielkie rzeczy, nie? W sensie bardzo się to dobrze oglądało i tam było bardzo dużo odcinków. Inaczej się zupełnie montowało te filmy, ale też mam takie poczucie, że ten format montażu, z którym mamy do czynienia, tu jest więcej montażu niż człowieka. Oglądając ten materiał, trudno wyciągnąć wniosek na temat tego, jaki Multi jest. Nie człowiek tworzy content, tylko montażysta. Mam nadzieję, że montażysta zarabia większość tej kasy, która tutaj się generuje z tego kanału, bo ma kawał roboty do wykonania. No może Royo chce pozostać Royem, a nie być zmontowanym gościem przez jakiegoś obcego typa. ...wanie legendą polskiego internetu. Już od kilkunastu lat publikuje na swoim kanale... Ja jak będę starszy, to będę takim Royem, nie? Chciałbyś, kurde. Okej, no. No trzeba mieć marzenia, trzeba mieć marzenia. Cały prowadzi vlogi i gameplaye, z których najbardziej jest znany. O, z pisikelą grał. Każdy, kto swego czasu interesował się grami, to na pewno odwiedził ten kanał chociaż raz. Najbardziej znany był ze strzelanek i ze słynnych akcji paintball z Royem, które... Ja pamiętam, jak kurwa kiedyś grałem z Royem w Wormsy. Z Isamu chyba? Nie pamiętam, ale graliśmy w Wormsy i tak kurwa... Nie wiedziałem, jak on się zachowywać, czy mam do niego mówić, proszę, tak wiesz, czy mam być dla niego taki, wiesz, taki kurwa grzeczny, jak do po prostu starszego gościa, czy kurwa mam do niego mówić normalnie, ej Royo, zamki p***e, nie? Kurde, Multi był, ja pamiętam Multiego, chyba praktycznie od samego początku i on chyba robił film z Half-Life'a i to był taki grzeczny chłopak, posługiwał się językiem, jakby dopiero się z nim zapoznawał, bo był młody, nie? Ale to nie było takie, że tam rzucanie wulgaryzmami nieustannie. Nie. Tylko normalnie, płynnie mówił. I zresztą uważam, że zachowanie Multiego tutaj jest jak najbardziej współczesne internetowo. To nie, ja nie krytykuję, to nawet nie o to chodzi. Mogę trochę się mogę się śmiać z tego. Jaki on też ma pełne prawo śmiać się ze mnie, czy tam z Roya, to jest jak najbardziej uzasadnione. Ale mam wrażenie, że to jest wina jego publiczności, że jego publiczność lubi tego typu mówienie. Tylko problem polega na tym, że w pewnym momencie zaczynasz zapominać, kim byłeś, stajesz się tym, kogo widzi w tobie publiczność.
A to nie jest najlepszy możliwy pomysł na bycie kimś. Ale według mnie, według starego dziada, nie? Co ma dzisiaj 46 lat. Jakby nie wiedziałem, jak się zachowywać, tak się czułem niekomfortowo, nie chciałem wyjść na jakiegoś chama, nie? I zawsze tak mega, mega ten. Ale Royo, ogólnie pamiętam pierwszy raz Royo, chyba z nim miałem coś taką, jakikolwiek kontakt, jak chyba nagrałem z moim tatą filmik i on wtedy właśnie sprofsował, że zajebiście i w ogóle. I tam chyba napisał w ogóle komentarz, że bardzo fajnie i że zajebiste i on, że jest fanem takiego czegoś, że z tatą tam nagrałem i tak dalej. No, to chyba tak było, tak jak dobrze pamiętam. Zorganizował wspólnie z widzami i można było się z nim zintegrować. Proszę pana, zamknij mi. Lub wspólnie postrzelać na kulki z farbą. Wymyślił ideologię tarczy, która była i jest tarcza jego znakiem szmato. Rozpoznawczym. Co ciekawe, Royo przebił barierę miliona wyświetleń tylko na 5 filmach, a kanał utworzył w 2000... Serio, kurwa? Tylko na 5 filmach? Jak to tylko na 5? No nie do wiary. Ja to przebiłem na 50 przynajmniej. W sensie nie, no, tylko on. No nie, no taki biedny, tylko na milion, no. Na pewno zasłużył na miano legendy, bo był najpopularniejszym kanałem gamingowym z ogromnie dobrym kontaktem z fanami, co w dzisiejszych czasach... Kogo woleliście w latach świetności? Rocka Alona 2K czy Royo? Rocka Alona 2K? Co to ma być? My się trochę znamy. Na poza tym, poza streamiu. Co to ma być Rocka Alona 2K? W ogóle co to? Kogo woleliście? No, no dobra, zaraz się zacznie. Ja Royo, bo jak oglądałem Rocka Alona 2K... Rocka! Na miłość boską, no. Na przykład jak grał w Battlefielda, to kurwa i zawsze siedział przez cały odcinek w krzakach. Ja miałem zawsze plan, okej? Okay? Ja miałem plan strategiczny, ja siedziałem może w krzakach, ale przy punkcie do odbijania i zajmowałem ważną, pełniłem funkcję na polu bitwy. Nie pozwalałem przeciwnikom przejąć punktu, a jak przejęli, to wchodziłem i go odbijałem i potem wracałem w krzaki. I kurwa ze snajperki i zabił kogoś ją tak. Okej, mamy to, mamy zabójstwo. A Royo kurwa wybiegał i tak. Tarcza szmato! No to prawda jest, niestety, nie będę walczył z tym. To takie wspomnienia są jak najbardziej uzasadnione. Nie będę, no przyznaję mu rację, nie? Jakkolwiek byłoby to bolesne wspomnienie dla mnie, że tak zostałem zapamiętany. Boli mnie, że tak zostałem zapamiętany. No ale no niestety było to bliskie prawdy. Więc będzie dużo takiego szukania się po budynkach, co ma swoje plusy. Jak na mój gust. O Boże, jaki nudny stary dziad. O Boże. Wy się powinniście wstydzić, żeście to oglądali, okej? Okay? To przez was uznałem, że tak można, nie? Że to jest interesujące, ktoś to ogląda. Dobra, stroną atakującą warto by zacząć przyjmować te punkty. Wycinowany ziomek. Jak zwykle, już lata temu opracowaną mam taktykę. Ty faktycznie, co to ma być, kurde? Z pola bitwy jest trochę akcji, a ja sobie biegnę, jakbym wierszem mówił. Dobra, a czekaj, a przewijmy coś. O! Jest! Kwintesencja! Co ja tu szukam? Czekaj, zaraz będzie budynek, zaraz będzie budynek. Czekaj, jest już budynek. O, i zaczynamy gameplay. Stary, to mój balkon. No, zawsze, zawsze, uroka zawsze tak było. Jedna. Ja tam pierdzieli znalazł jedną scenę i myśli, że dobrze pamięta. Na pozycja i już kurwa snajperka, nie? O, i to takie chodzenie kurwa tak po centymetrze zawsze. Ja wiem, ale to nostalgia, nie? Nostalgia, nie? Ale nie, jemu się wydaje, że to jest pozytywna opinia, więc ja powinienem to przyjąć z uśmiechem na ustach. No właściwie nawet jest to śmieszne. Tak, tak, ma rację. Jego wspomnienia są do pewnego stopnia zgodne z prawdą. Właściwie właściwie jest to prawda. Reakcja? W ogóle jak ja reaguję na zgon? Przecież to w ogóle się nie mieści w jakichkolwiek kategoriach, jakiegokolwiek let's playa, w jakichkolwiek czasach. Jakbym się ukuł w palca. Tego się nie spodziewałem. O, poziom emocji po prostu sięgał zenitu. No rok miał taki klimat, nie? Miał taki klimat, rok. No rok miał taki klimat, a Royo z drugiej strony było takie, wiesz, takie kurwa, że napierdalał, nie? Ale co nie zmienia faktu, że trzeba przyznać Rockowi, że był, jeśli chodzi o technologiczne jakieś takie ciekawostki, to był w pewnego czasu... Dobra, też chciałbym podkreślić, że przesadziłem, jednak Multi jest w stanie wypowiedzieć nawet kilka zdań bez wulgaryzmów w środku. Więc jest nadzieja dla młodzieży. Jakiej młodzieży? Ile on ma? On się do 30 zbliża powoli? Ten młody intelektualista? Na topie, bo on miał tak...
zajebistą jakość mikrofonu, fajną kamerkę miał. Miał też, pamiętam, pierwszy raz chyba u niego usłyszałem, może nie pierwszy raz, ale tak mi się kojarzy, że jak Rock na przykład miał... Okej, okay, musimy przetrawić tę myśl. Nawet montażysta stracił cierpliwość. To mu się ściszała gra. Miał coś takiego, że jak gadał, to mu się ściszała automatycznie gra. Automatycznie. Kurde, automatycznie. Ja wam dam automatycznie. Siedziałem przy montażu, przy każdym filmie i wycinałem i ściszałem. Ręcznie. Nie było jeszcze kiedyś automatów. Autodac pojawił się dopiero po paru latach. Jeden z moich widzów na streamie powiedział, że mi zrobi taki program i on zrobił. Ja do dzisiaj używam programu, który mój widz zrobił. Ale to lata było. Lata wycinania. Każde moje zdanie, obniżanie głośności w grze. Ręcznie to robiłem. Nie tam z automatu. I później automatycznie wzrastała. I pamiętam, że... Automatycznie wzrasta. Dobra, nieważne. Robiłem to na tyle dobrze, że wygląda jak automat. To było dla mnie takie, o kurwa, ale profeska. Autodac, tak, to się Autodac nazywało. Ja tak, ja pierdolę, jaka profeska, nie? Ale moim zdaniem najlepiej wypadali, jak byli w duecie, nie? Bo się dopełniali. Royo był taki pojebany, a Rock był taki spokojny, nie? I to właśnie było kwintesencją tego, że to było zajebiste. Tak, jak oglądałeś Rocka i czułeś się mądrzejszy z automatu, to prawda. Czy ja wypadałem na takiego debila, że jak mnie oglądałeś, to od razu się czułeś mądrzejszy? To już teraz wiemy, dlaczego Multi ma taką oglądalność u siebie, nie? No dobra, dobra. No dobra, niech będzie. Przyjmijmy to jako komplement. Prawda, no, trochę tak jest. Rock Alone. Siema, Wicker. A właściwie Remig już Maciasz. Hej, jestem tu. Nie no, wiem, że wiem, co chciał powiedzieć. Ja też żartuję. No spokojnie, ja nie wszystko mówię serio. Pokaż Roya? Kurwa, czekaj, napiszę tak. Royo. No come on, kuźwa mać, no miał jakiegoś się pokazać, a ten pokaż Roya teraz. Nie doczekam się. Pierwszy film, w którym ktoś mnie przeanalizował i ten nie daje mi szansy obejrzeć. Yo, funny moments. Kurwa, chociaż wie, co on tam gada na tych odcinkach, nie? Royo, funny moments. Royo Rage. Tutaj Royo Rage na streamie Izaka. Co to kurwa jest? Poznaj realia. No takie realia stary, że on miał nieskończoną ilość granatów. No takie realia, kurczę. No siedzisz w bunkrze i co? I masz... Ja się boję, co on powie, Ja się boję, co on powie! Kurwa, boję się w k***u, nie? No, dlatego jestem wkurzony, no, bo... Ej, coś wam powiem. To nie było śmieszne. W sensie, Royo był autentycznie wkurzony wtedy. I ja bałem się, że się zaraz wydarzy jakaś masakra. Tam było na granicy. To nie było udawany rage. To był autentycznie, był wkurzony, był na maksa. I mówię, dobra, nie. I to był też taki moment, że powiedziałem, no dobra, na razie muszę Roya odstawić, bo to się nie może przydarzać zbyt często. Więc to tam nie było tak lekko. Mojej kamerki nie ma, więc Izak wpadł na pomysł, żeby mnie tańczącego tam wstawić. Rage. Uważaj na klawiaturę tylko. To jest też tak, że Royo nie od początku był wkurzony, tylko Izak go jeszcze podgryzał, nie? Właśnie uważaj na klawiaturę i tak dalej, nie? Wiecie, jak się gra z Izakiem? Jak się gra z Izakiem, to zawsze wypadasz gorzej niż on. I mi to nie przeszkadza, bo ja nie mam ambicji. Ale Royo miał. Więc za każdym razem, kiedy ginął, mając mniej kili niż Izak, coraz dalej to szło. Skąd ja to znam? Tady biegnę za kolesiem z bagnetem w momencie. Ale musi być jakaś kompilacja. Kompilacja. Witam was, tak to chyba z Battlefielda 1 było, no. Cześć, mordeczki. Royo, bo mnie się nie przeklina, jakbyś teraz przeprosić za przekleństwo, dobrze? Izak w ogóle nie miał tego wyczucia, kiedy jest śmiesznie, a kiedy jest serio. Ja to wszystko słyszałem w tle i mówię, oh my god, ale zaraz będzie rzeźnia. Nigdy nie doszło do rzeźni, ale serio było blisko. Ja znam ich obu na tyle dobrze, żeby wiedzieć. Wielo, synek. No bo ten. Tak bardzo mi. To nie jest śmiech, wiecie, taki zabawny, nie? To jest taki śmiech, że. tuż przed mordem. To jest śmiech tuż przed eksplozją. Przykro. Tak bardzo przepraszam. Jest mi tak niewymownie głupio. Stary, ja już się poradziłem. Czemu przecież ten Rock, k***a, tańczący? O, chodzi. O, odebrałeś. Tak, oj, teraz muszę zmontować Skype'a. Kamerka mi się zacięła, okej? Okay? A mieliśmy chyba współpracę z Battlefieldem i takie były wymogi, że musi być gościu na kamerce. No i Izakowi trzeba przyznać, że ma, kurde, ma łeb. Czemu się... I ja przez cały ten gameplay z Battlefielda, nie? Są trzy kamerki, ja, Royo i Izak, i ja tańczę przez cały film.
Ale nie no, mega fajny moment. Ja widzę, kiedyś taki był montaż, ja stary już nie mogę tego oglądać, bo dla mnie to jest tak. Tu się za mało dzieje, już mam przeżarty mózg TikTokiem, kurwa, nie? Tu już za mało się dzieje, stary, dla mnie. To jest pojebane. To jest... Tak jest multi, ja też jestem tego zdania, że musisz zwolnić, montażystę. Nie, żartuję, montażysta jest super. Musisz trochę wolniej mówić, bo wtedy ładniej wychodzi, no. Popierdolone, kurwa, to jest zbyt stary zmontowane, kurwa, zbyt, wiesz. To może ja to zrobię. Dobra, jestem w tobie. Chyba musisz zrestartować. No bo jesteś we mnie, to faktycznie musimy coś zrobić, bo... Ty jak znowu jesteś we mnie. I to udawanie, że nam to nie pasuje, nie? To fajne jest. Co my, kurwa, oglądamy, stary, nie? Grubas. Ja pierdolę, dobra. Kontynuujmy. Fajne. Nazywa się ojcem dwójki dzieci, co z grania w gry zrobił sobie sposób na życie. Pewnego czasu na jego kilku filmach pojawiał się syn Remigiusza zwany... Ja pierdolę, jak się przypomnę te memy, kurwa, z Miszorem. Boże, kochany, ja tak mu współczuję, nie? Następny, to serio, nie? Jakby... Wszystko jestem w stanie znieść, ale to jego współczucie wobec porażek albo nieszczęść innych ludzi, to jest po prostu łeb bym ukręcił najchętniej. Bardzo ci współczuję, że ci rodzina cierpiała. Chciałbym ci przypomnieć o tym, że ci rodzina cierpiała, ale przede wszystkim pamiętaj, że ja ci bardzo współczuję, nie? Może ty cierpiałeś, może miałeś jakieś ciężkie przeżycia, ale pamiętaj, ja ci współczuję. Lepiej ci dzięki temu teraz? Na pewno lepiej się czujesz, bo ja na pewno się lepiej czuję, że ci tak współczuję. Ja to jestem fajny, a tamci nie byli, ale zobacz, jak jestem fajny, jak ci fajnie współczuję. To chyba trzeci raz już w tej akcji. Ja pierdolę. Jako Miszor, co też przyciągnęło uwagę do jego twórczości? Jak? Co? To przyciągnęło uwagę do mojej twórczości? Research z dupy wykonał ten ziomek. Wrzuciłem 4000 filmów i w tym 7 było z moim synem. I to przyciągnęło uwagę do mojej twórczości? Na miłość boską. Niech ja znajdę tego gościa, co tą analizę przeprowadził. W tamtym okresie najpopularniejszą grupą społeczności na Facebooku była grupa Hajsownicy, utworzona przez Tomasza Gimpera Działowego, o Jezu, na której powstawała masa przeróbek. Hajsownicy teraz, to już to mówiłem, ale Hajsownicy teraz jest grupa skamerska, bo to zhakowali to, kurwa, i tam ciągle się pojawiają jakieś screeny z jakichś fake kasyn, kurwa. Dzisiaj wypłaciłem 15 tysięcy z mojego kasyna, nie wierzysz? Sprawdź. I tam komentarze botów. Tak, polecam to kasyno, wejdź na tutaj, tutaj jest dowód, kupiłem sobie, kurwa, tego. I tam stas pieniędzy, zdjęcia. To poświęcona właśnie Miszorowi. Nie ma co ukrywać, ale cieszyły się one wysoką popularnością i nawet inni youtuberzy oglądali je na swoich transmisjach. Co? Co ja w ogóle? Ja wiedziałem. Dobra, niech ja sobie przypomnę, co ja wtedy czułem w związku z tym. Po pierwsze, to jest w ogóle jakaś totalna bańka z tymi memami, bo wtedy nie miałem zielonego pojęcia. Znaczy wiedziałem, że Gimper mnie nie lubi. O Boże, musiałbym to sobie przypomnieć dokładnie. Jakby nie chcę dzisiaj opluwać Gimpera, bo on się trochę się zmienił, ale wtedy miałem takie poczucie, że on można mnie nie lubić, nie? Ja mam różny sposób mówienia, mogę być nużący, ale też ja byłem takim, ja nigdy nie czepiałem się ludzi, nie? To nie jest tak, że ja przyszedłem na YouTube'a i mówiłem, o, Gimper ma wadę wymowy, albo ktoś tam jest taki, albo ktoś tam... Raczej robiłem swoje gry i nie wchodziłem w życie innych ludzi, w innych youtuberów, w ogóle nie zwracałem na nich uwagi. Nie robiłem crossów, po prostu robiłem swoje rzeczy. Więc miałem takie poczucie, że jak ktoś się mnie czepia, to za bardzo nie widzę powodu. I miałem takie wrażenie, że Gimper tak trochę jakby projektuje swoje jakieś domowe problemy na mnie, bo ja już jestem starszy, jestem ojcem i mam syna, którego jakby pokazuje, że go darzę jakimś ciepłym uczuciem i z tego wydawało mi się, że z tego wynika jego niechęć, nie? Uważałem, że Gimper był takim zakompleksionym młodym człowiekiem, który za wszelką cenę chciał komuś zaimponować. Tam z różnych powodów, nie? To było wtedy tak sobie myślałem. I nie mogłem się nadziwić, że wokół niego zbudowała się taka duża grupa, nie? Ludzi, którzy byli w Hajsownikach, wtedy uważałem za totalnych przegrywów. Rozumiałem mniej więcej, co Gimperowi chodziło po głowie, natomiast ludzie, którzy szli za nim, to już było dla mnie jakby takie dno dna totalne, nie? Bo ludzie są, którzy mają problemy i to jest zrozumiałe, ale jak ktoś followuje ludzi z problemami tak wyraźnymi, to dla mnie była pewnego rodzaju zagadka. Ale nie śledziłem tego tak super uważnie, bo ja się zajmowałem swoimi rzeczami i robiłem je na bieżąco. To mnie jakoś niespecjalnie łamało, to co się tam działo, bo chyba nie wiedziałem tak naprawdę. Podejrzewam, że gdybym wiedział wtedy, co się dzieje w tej grupie i że są te memy, to pewnie bym odpuścił sobie YouTube'a, nie wiem. To nie jest tak, że ja miałem twardą skórę zawsze. Były gorsze i lepsze momenty, ale nie przejmowałem się nie dlatego, że byłem taki twardy, tylko dlatego, że nie wiedziałem po prostu. Jakbym wiedział, no to pewnie by mnie to martwiło. To Gimper z tamtego okresu chciał zrobić wszystko, żeby mnie zniszczyć. Tylko, że to do mnie nie dotarło, nie? To tylko dlatego było nieskuteczne, bo... Dobra.
Lećmy. Jak lub wspominali we własnych filmach, dzięki czemu Rock z synem wspólnie zyskiwali na zasięgach. Jak Rock z synem wspólnie zyskiwali na zasięgach? Jak zamorduję chyba? Przecież robiłem super, jakby jak na tamte czasy content, no. Gdzie on mnie przywiązał? To jakby jedyne moje osiągnięcia z przeszłości to jest Mizor, na którym robiłem content, i hajsownicy, którzy mnie memami wypromowali. To są moje osiągnięcia z przeszłości. Remigiusz obecnie prowadzi 3 kanały, takie jak Remigiusz Maciaszek, Rockplay i Ja Rock. Ja Rock to nie jest moja działalność i nigdy chyba nie była od początku. Na pierwszym z nich ma prawie 1,5 miliona subskrybentów, a jego materiały generują na pewno wyższe liczby niż w przypadku Roya. Serio? Ze względu na to, iż nie są to kilkutysięczne, a kilkudziesięciotysięczne wyświetlenia. Na kanale Rockplay można zauważyć... Ciekawe, z jakiego okresu jest ta analiza, bo tam dużo się zmieniało jakby przez te lata. ...ważyć różne gameplayowe serie. Ciekawostką jest to, że kanał obecnie jest... Ale kiedyś tak było, widzowie, że kiedyś jakby, jak byłeś... To jest pojebane, że... Człowiek, który grał w gry na polskim YouTubie, nazywał się Zagrajmerem. I każda seria się nazywa Zagrajmy Wy, albo Let's Play coś tam. I stary byłeś Zagrajmerem, kurwa. Każdy tak się... No, serio. Zapomniałem o tym, faktycznie. Zagrajmerze. To też pochodziło od tego gównianego forum Zagrajmy Wy, od którego ja się trzymałem z daleka, więc właściwie nawet się do mnie nie przykleiła tego typu terminologia. Jakby YouTuber, który grał w gry, nazywał się Zagrajmerem. Zagrajmer. Ja jestem Zagrajmer, Zagrajmer. Serio, naprawdę. Albo Let's Player, po prostu. I było coś takiego, że musiałeś, że jakby na tym starym YouTubie musiałeś, kurwa, nagrywać długie odcinki, nie? Stary, no 40-minutowy odcinek, no to kurwa minimum, nie? Pojebane to było i... Przesadzę, albo źle pamięta. Nie, nie trzeba było. Dzisiaj może takie odcinki mają więcej sensu. Kiedyś się nagrywało tam odcinki 20-paru-minutowe, też było okej. Okay. Więc nie trzeba było jakichś takich wielkich kobuł. Ja nie przypominam sobie, żebym nagrywał jakieś takie wielkie rzeczy. I serię po 300 odcinków z gry, nie? Musiałeś dokończyć grę do końca, nie? Bo jak... A, to akurat prawda. Jak nie dokończyłeś gry, to ludzie się wściekali. Ale też uważam, że mieli prawo, nie? Jeżeli ktoś się zaangażował i tam oglądał 50 odcinków i ktoś przerywał tę serię, no to ludzie byli wkurzeni, no bo to... Najwyraźniej dobrze się bawili, skoro oglądali 50 odcinków. I to jest mój grzech, ja bardzo często nie kończyłem serii. Ostatnio częściej je kończę, ale tak, to prawda. Ja nie kończyłem serii, bo mi się w pewnym momencie gra nudziła i wolałem coś nowego robić. Nowe wychodziły i tyle. I trochę ludzie mieli o to do mnie pretensje i uważam, że mieli uzasadnione pretensje. Nie bierz się za coś, jeżeli nie jesteś w stanie tego skończyć. Jak nie dokończyłeś gry do końca, to nie byłeś Zagrajmerem, kurwa. Kanał Ja Rock stoi w miejscu od dawna. Bo to nie moja jest działalność, okej? Okay? Ja robię... Kanał Remigiusz Maciaszek z Borysem i robię Rockplay. On partnerów zwerbowanych przez Rocka, którzy publikują tam różne materiały. Ej, pojebane, że Ja Rock to takie kurwa lepsze YFL trochę, nie? Bo tam faktycznie są członkowie. Publikują tam mamy parę członków, no. Różne materiały. Ale jeśli chcecie poszukać twarzy Remigiusza na tych odcinkach, to niestety się rozczarujecie. Rock, podobnie jak Rojo, w internecie swoje już zrobili, więc warto przypisać tytuł legendy polskiego YouTuba dla obydwóch panów. Ale Rock już tam nie działa? On to sprzedał? Serio? No nie sprzedał, tylko oddał. Od początku to... Nie planowałem nigdy tego prowadzić, tylko w to byli zaangażowani inni ludzie, którzy robili to dużo lepiej ode mnie. Ja chciałem sobie robić filmy na kanał, a nie zajmować się biznesami i organizacjami. Spoko jest ta nazwa, Ja Rock, że jakby jest ja, przecinek rok, że rockowy... No zajebista analiza, kurde. Brawo! Nazwa w sumie. Miejsce czwarte, Blołek. Karol. I to wszystko o mnie. Jestem tak potwornie rozczarowany. Multi powiedział o mnie dużo więcej fajnych rzeczy niż ten ziomek, co mi tą analizę przygotował. No wychowany ten analityk to wychowany na hajsownikach najwyraźniej, bo poza tą bańkę głowy nie potrafi wychylić. Poczułem się dotknięty bardzo, ale trudno. Karol Gązwa początkowo nazwał kanał Mind... Karol Gązwa i jego ukradnięcie serii Herobrine. Prowadził wiele serii z gry Minecraft i notował ogromne wyświetlenia, a z materiału na materiał Karol zaskakiwał widzów coraz bardziej. Wspólnie z Masterczukiem z... Ja, czułek. Realizowali piosenkę z... Oni się bardziej znali, ja tak jak opowiadałem, trzymałem się z daleka od tego całego towarzystwa. Wiecie, czemu się trzymałem z daleka od towarzystwa? Bo oni właśnie co trzecie słowo mówili, kurwa, dla mnie to spod śmietnika towarzystwo było. Ale to dlatego, że byli młodzi i takim językiem się młodzi ludzie posługiwali między sobą. Ja po prostu, no nigdy nie próbowałem udawać, że jestem młodzieżowy. Hej, koledzy, Zagrajmerzy, mogę coś z wami skrosować? Znowu mam bana, dzięki... Człowiek w ogóle, człowiek był niedoceniony swojego czasu. Człowiek robił bardzo takie materiały amerykańskie w Polsce. On jakby robił takie rzeczy, takie montażowo starał się bardzo robić takie rzeczy jak w Ameryce wtedy i... ten jego montażysta, ten jego
montażysta to musi kląć po prostu, na czym świat stoi, żeby to skleić w jakieś jednopłynne zdanie. No być może Master Czułek był taki ponadczasowy, wyprzedził czasy, ale za bardzo i za szybko. I pamiętam, że Czułek wtedy, on wtedy robił takie krótkie materiały, właśnie krótkie materiały już wtedy i pamiętam, że strasznie ludzie to hejtowali wtedy, pamiętam. Tak, proszę państwa, takie są efekty, jak się za dużo zioła pali. Ja też kiedyś, ja też taką formułę próbowałem robić i robiłem na przykład filmy po 4 minuty i ludzie tak, ja pierdolę, ale że nada, 4 minuty, hejtowali normalnie, ze stary, nie trwa godzinę, nie oglądam. Normalnie by mieli... Ale trzeba mu przyznać, że ma energii sporo. Widać, że to jest młody człowiek, który lubi to, co robi. Problem, jak kurwa ktoś robił montaż stary z tego, nie? Ja pamiętam te czasy. Jak ja nagrywałem z Czułkiem, pamiętam, nagrałem takie coś jak Call of Duty Zombie, taki odcinek. I też był tak fajnie pomontowany. I normalnie hejtowali wtedy, nie? Mówili, ja pierdolę, co takie krótkie. Dzięki czemu kanał Blowa powiększył... Wtedy ludzie mu mówili, co takie krótkie, a teraz mówi mu tylko to jego dziewczyna. A ja go lubię. Uważam, że jest pozytywnym typkiem. Mogę się naśmiewać ze sposobu, w jaki opowiada historię, bo wiadomo, po to tu jesteśmy, żeby się trochę pośmiać, ale uważam, że on jest pozytywny typek. Czuł się o 17 milionów dodatkowych wyświetleń. Mam bana. No ja nie mogę. Największe oszustwo, jakie zrobił Minecraft Blow, to to, że piosenkę Master Żółka wrzucił na swój kanał i wszystkie pieniądze z niego zdarł. Nie no, widzowie, żartuję. Oni się chyba dzielili tym, tak mi się wydaje. W sumie nie wiem, to był żart jak coś, nie wiem. Pewnie się dzielili pieniędzmi po prostu. No ale to jest pojebane, że ta piosenka stara jest Masterczuka, nie? Tam Blowek jedyny co ma, to swoją postać w teledysku i wrzucony na swój kanał. Ale nie no, na pewno się dzielili hajsem. Zapytam go kiedyś. Zebrał rzesze fanów, których interesowały klocki i piksele. Dopiero później zaczął wrzucać challenge. Aha, ja myślałem, że to Blow śpiewał? Ty jesteś niepoważny, challenge, vlogi i różnego rodzaju entertainment content, by trafić do ludzi już. Też był taki moment, kiedy oni poczuli, że na Minecrafcie daleko nie ujadą. Że Minecraft trochę się kończy, przestaje być topowy, że może trochę widownia się zestarzała. Oni się zestarzyli jeszcze bardziej, ale uznali, że to jest dobry moment, żeby zacząć robić taki lifestyle'owy, żartobliwy content dla młodzieży. I to zażarło bardzo mocno. To naprawdę zażarło. To był ten moment, kiedy ja już zacząłem myśleć o rok obraża, ale jeszcze chyba nie byłem na to gotowy. Ale potencjał był na obrażanie. No bo to byli dojrzali faceci, którzy robili naprawdę takie żarciki i dowcipy w stylu 12-letniej widowni. A Minecrafta uczynił większy krok niż poprzedni twórcy, gdyż wszystko poprzednio wymienieni robią ten sam lub podobny content, a Blow poszedł w to, co trendowało. Właściwie śmiało można uznać, że był trendseterem. Sam wyznaczył trendy, bo takie były czasy, a widownię zebrał ogromną. Nie, za wylizanie dupy dla Blowka. Nie zgodzę się z tym. I ja trochę się zgodzę. No, Blowek dobrze wyczuł te czasy. Nie wiem, czy on był pierwszym, nie? Nie wiem, czy jego akurat można nazwać trendseterem. Musiałbym prześledzić tutaj, w jakiej kolejności to się pojawiało. Ale wszyscy ci, którzy przerzucili się z Minecrafta na ten taki ala lifestyle'owy content, to zrobili w dobrym momencie, bo to im przyniosło bardzo duży skok, wzrost zainteresowania wtedy. Zwłaszcza z Herobrine'em, kurwa, zajebisty trend wymyślił, kurwa. A, i swoich rodziców też oczywiście wymyślił to, nie? Wcale nie było, kurwa, multi-gameplay guy i taniec z ojcem, nie? To był trendseterem ten był. A tu go zabolało. Okej, rozumiem. No Multi też właściwie, tak, Multi też był trendseterem, chciałby to usłyszeć. Ja przyznaję, o ile pamiętam, Multi miał skłonności do zmian, chyba nawet wcześniej, ale też trochę czasu więcej potrzebował, żeby odkryć siebie. Powiedziałbym, że Stuart, Blowek, Rezi, oni byli twórcami, którzy przynajmniej byli znani z tego, że tego Minecrafta odłożyli na bok, zaczęli robić wygłupy. A mnie nie wkurzać nawet. Ciekawostka. Blowek zaprezentował również na filmach po raz pierwszy Kacpra Błyńskiego. Nie no, Blowek miał takie fajne, Blowek zawsze miał fajnie zedytowane wszystko, w sensie tak, miał intra zajebiste zrobione, zawsze miał wszystko estetycznie zrobione. To zawsze mi tak imponowało u Blowka, że on zawsze miał takie estetyczne logo, zawsze miał takie estetyczne intra, jakieś takie przejścia, tak, ładnie estetycznie miał to zrobione. W dzisiejszym odcinku Ulicy Sezamkowej nauczyliśmy się nowego wyrazu estetycznie. Chcecie państwo jeszcze raz posłuchać? W ilu można go w sytuacjach użyć? Montował również na filmach po raz pierwszy Kacpra Błyńskiego. No i nieprawda, jest to kłamstwo, dlatego że Dish Challenge 2 i w ogóle wcześniej... Multi-gameplay guy pokazał Kacpra Błyńskiego. Patrzcie, jaki się poczuł dotknięty, jak mu odebrano pierwszeństwo. No dobrze, trzeba walczyć o swoje, nie? Jeżeli ty nie wywalczysz swojego, to kto dla ciebie wywalczy? No nikt nie wywalczy i dlatego ja jestem słynny z tego, że się wybiłem na hajsownikach najwyraźniej. Kłamstwo. Ten obecny... Kolejną rzecz zapierdolił mi. Mojego kolegę, nie? Z bardzo popularnym w środowisku freak fightów...
i swoją historię kontynuował w Teamie X. Widać, że nie próżnuje, bo na ten moment ma blisko 5 milionów... Najpierw się wybijałem na synu, teraz się wybijam na Borysie. To jest cała historia mojego życia. Nie, Blołek dobrze się utrzymał akurat, spoko. A każdy jego nowy... Jemu spoko idzie, no moim zdaniem po tylu latach robić takie wyświetlenia po 200 koła, po 300 koła, to jest moim zdaniem spoko wynik. Po tylu latach, a ile ten kanał ma przecież? To wcale nie są złe wyniki. Oglądają. Ale jest jednak młody chłopak. To jest tak, że Multi chyba jest na dosyć dobrej sytuacji, bo ten jego kanał live się, on się nieźle ogląda. Myślę, że jego live'y się nieźle oglądają. Nie wiem, jak tam jego piosenkarska kariera, bo tak tego nie śledzę, ale też podejrzewam, że nie najgorzej, nie? Więc można powiedzieć, że on teraz patrzy na tych swoich kolegów z przeszłości i mówi, o, nie najgorzej sobie radzisz. Chociaż w podtekście jest cały czas takie myślenie, nie tak dobrze jak ja, ale nie najgorzej sobie radzisz. Miałem takiego kolegę, który skończył studia przede mną, na jednym ze spotkaniu klasowym powiedział mi, Remigiusz, wiesz, że ja cię szanuję, mimo że nie skończyłeś jeszcze studiów, no wiesz, że ja cię szanuję, nie? Ja mówię, dzięki stary, to teraz wiem, że nie bardzo. Setki tysięcy widzów. Bardzo ciekawy content pozwoli na jeszcze większy wzrost Blowka. Miejsce piąte. SKKF. Florian Skowron może nie jest obecnie tak popularny jak poprzednicy z tego filmu, bo mu się k***a nie chce. SKKF to leń śmierdzący, pierdolony. Myślę, że... Dlaczego go tak wyzywał? No, ja powiedziałbym, że ludzie, którzy wycofali się z YouTube'a świadomie, to raczej świadczy o tym, że być może mądrzejszą drogę życiową wybrali. No nie jest kariera dla każdego i trochę się do głowy dostaje. Ja chyba pamiętam, żeśmy robili jakąś wspólną akcję ze Sprite'em i SKKF-em, to on też robił na mnie pozytywne wrażenie. Nie wiedziałem, że to wynika z lenistwa. Myślałem, że to wynika z rozsądku. To, że on odszedł z YouTube'a. To potwierdzi, jakby tu był. Pewno dołożył ogromnej cegiełki do popularności nagrywając Minecrafta, o czym szczególnie mówi ten wykres. Twórca kwadratowej masakry, czyli serwera Minecraft na modach. Na nim można było spotkać i oglądać ogromne... No to wyniki nie są, ale patrzę na to, że ma 5 milionów subów, to są w chuj średnie, ale akcji też musisz wziąć pod uwagę, że tak, kanał Blowka jest w chuj stary. Większość tych subskrypcji, co zostały dane 15 lat temu, stary, prawdopodobnie większość osób już nawet nie żyje, albo zapomnieli o haszle do konta. 15 lat temu nie żyją już. Okej, no średnia wieku na YouTubie 25, jak dożyłeś 25 siedząc na YouTubie, to już jest spore osiągnięcie. Co chciałem powiedzieć? A propos SKKF-a, a propos... Właściwie, jeżeli chodzi o subskrypcję na YouTubie, to ja taką prawidłowość dostrzegłem, która jest zupełnie nie inna niż w przypadku większości social mediów. Jeżeli w większości social mediów przestajesz być aktywny, to nie ubywa ci obserwatorów, bo oni nawet nie wiedzą, że coś robisz i nie pamiętają, że mają cię usunąć. No bo się im nie wyświetlasz, nie? Na YouTubie jest tak, że jak przestajesz publikować, nawet na tydzień, to nagle drastycznie przybywa tych ujemnych subskrypcji. Czyli mam takie poczucie, że YouTube usuwa w jakiś sposób starszych subskrybentów, jeżeli tylko przestajesz produkować. Jak tylko coś zaczynam robić, to zaraz tych subskrybentów jest na plus, więc to jest ciągłe wahadło. Jak na Instagramie przestaję publikować, to mi mniej ubywa ludzi. Jak zaczynam publikować, to mi szybciej ubywa, bo cały czas przypominam o sobie i ludzie mówią, a dobra, już ten koleś mnie nudzi. Więc na YouTubie to jakoś tak inaczej działa. Ten proces usuwania subskrypcji wydaje mi się zautomatyzowany odrobinę. Ale nie jestem pewny. Dwa, zauważ też, ile razy zmieniał algorytm na YouTubie. Teraz jakby subskrypcje w ogóle już nie mają znaczenia, bo i tak jak wchodzisz na YouTuba, to nie masz pierwszej karty subskrypcje, tylko... No, chciałem powiedzieć przy okazji, bo ostatnio powiedziałem, że zastanawiam się, po co komu są w ogóle subskrypcje. Miałem na myśli YouTuba, po co YouTubowi są subskrypcje, bo... Część ludzi tak się trochę oburzyło to może za dużo powiedziane, że im się bardzo subskrypcje przydają i chcą je mieć. I ja też mam subskrypcje i też z tego panelu korzystam przede wszystkim, więc mi one się przydają, użytkownikom się przydają, natomiast dla YouTube'a nie mają żadnego znaczenia, więc dziwię się, że nie usunęli tego, bo z ich perspektywy to jest zmarnowana szansa na jeszcze bardziej tłamszenie ludzi algorytmem, a YouTube lubi algorytmy. To masz stare filmy polecane, nie ma w ogóle już subskrypcji stary i to ile jest subskrypcji, to nie ma znaczenia już żadnego. Bo i tak na głównej ci się nie wyświetlają filmy osób, które subskrybujesz, tylko filmy dla ciebie, które ci algorytm sam podpowiada. Dopiero trzeba kliknąć wtedy na subskrypcję i wtedy jest mega syf, nie? Twórców takich jak na przykład Rezi, dzięki, Multi, Julka. Czy chociażby... Wow, jestem tu! Na nim można było spotkać i oglądać ogromnych twórców, takich jak na przykład Rezi, Multi, czy chociażby Blowka i Stew. SKKF później założył ekipę Terefere i rzeczywiście generowali wspólnie wysokie liczby. A teraz tak, Janek,
żona, dzieci, SKK. Janek to się kurde rozmnożył, ja pierdzielę. On ma, chłopak ma takie tempo, że on zostanie dziadkiem w wieku 40 lat. Ale to bardzo dobry jest sposób na życie. W sensie, jeżeli cię stać na to i możesz sobie na to pozwolić, to fajnie mieć dzieciaki w tym wieku, bo potem masz 40 lat i masz już z głowy. Masz już 20-letnie dzieciaki. No, zazdroszczę mu tego, w tym sensie, że też chciałbym mieć dzisiaj dzieci, które mają po 20 parę lat. A mam 15-latka i 5-latkę. Więc cały czas jestem w wieku 46 lat, rodzicem mocno przywiązanym do opiekowania się nieletnimi. Nie rób. Cisiel pracuje w agencji. Smaw oszukany przez ziomka kurwa swojego. Torek poszedł do Evrona. Żenada kurwa. Upadek. O Boże. Ale rozumiem, że oni się kumplują, więc ta jego krytyka jest taka bardziej kumpelska. Moment, bodajże nic więcej nie wiadomo o dalszych losach tej grupy. Florian często udziela się na... Oglądam jego pierwszy materiał, nie wiem, czy będę oglądał inny, ale zauważyłem dwie prawidłowe takie rzeczy, które on powtarza często. Po pierwsze, obraża ludzi, a potem mówi, że żartuje, bo zakładam, że to są znajomi. No, jest nawet sympatyczny na swój sposób. Ale po drugie, to mnie bardzo irytuje, wyraża współczucie wobec porażek ludzi, przypominając im te porażki. To jest taka toksyczna trochę skłonność. Ale poza tym spoko, pozytywny koleś. Na swoim Twitterze dając... Oj tak, Eskacz kurwa takie rzeczy pierdolił, nie? Jego kurwa baner. Chcemy pomnik polskiego pingwina w Wejherowie. A najlepsze jest to, że to zdjęcie, co ma na awatarze, to ja je kurwa zrobiłem. Jak gadaliśmy na Skype'ie, na kamerce. Jeszcze jedno ma tendencję. Ta tendencja nazywa się to ja byłem pierwszy. Nieprawda, bo ja. To ja zrobiłem. Okej, to też to mówiłem, to jest bardzo ważne. Jeżeli ty sam siebie nie chwalisz, to nikt cię nie pochwali. Ja zrobiłem to zdjęcie kurwa i wrzuciłem na swojego fanpage'a i napisałem, jaki duży kebab, kebab duży jak głowa, czy coś takiego. I to jest, ja to zdjęcie zrobiłem. Kebab. Ale poczucie humoru mu się nie zmieniło, nie? Przez te lata. Najlepszy żart tego zdjęcia, jaki duży kebab, taki duży jak głowa. Mam jak głowa, czy coś takiego, nie pamiętam, ale... Odnowił kwadratową masakrę, ruszając z kolejną edycją i na filmie ogłasza... Widzowie, wszystko dzięki mnie. No naprawdę, kurwa, zastanówcie się, gdyby nie ja, naprawdę, połowy internetu... Ja lubię tą autopromocję jego, prawidłowo. Jest w tym trochę humoru, jest okej. Okay. Zyskał ponad 100 tysięcy wyświetleń, co jest nawet dobrym wynikiem. Lecz jednak większość odbiorców odebrało powrót kwadratowej masakry jako niewypał, bo też nie można ciągle żyć na odgrzewanym patencie. Ostatni materiał pojawił się 4 miesiące temu. No bo ta kwadratowa nie wypał, bo zrobili to z youtuberami. No teraz już gaming na YouTubie już jest deduwą generalnie. Nieprawda. Gaming sobie radzi dosyć dobrze. Tylko trzeba robić trochę inne materiały. Ja nie mówię, że ja robię właściwe materiały z gamingu, bo nie, bo ja też jestem trochę leniwy, lubię tą swoją starą konwencję. Ale TV Gry przez długi czas doskonale sobie radziło. Teraz mają trochę gorszy moment. To znowu oni też sobie radzą. I ja i Rojo w tym gamingu mamy skłonność do staroświeckich materiałów. Ale od czasu do czasu zdarzy mi się zrobić jakiś taki materiał, który tam zrobi 150 tysięcy wyświetleń gamingowy. Gdzieś tam jakiś taki newsowy, jak tam coś, jakiś gorący temat się przytrafi. Ten. Ale jeżeli chodzi o ludzi, którzy robili let's play'e, to myślę, że oni sobie radzą nie najgorzej. T-Volt na pewno sobie radzi dobrze. Ja nie śledzę tych wyświetleń, ale zakładam, że ich serię, zwłaszcza pierwsze parę odcinków zbiera bardzo duże wyświetlenia. To, że ja i Rojo mamy mniej wyświetleń, to dlatego, że mamy bardzo staroświeckie podejście. Tyle, nie? Być może z wyboru, może z lenistwa. Więc nie brałbym pod uwagę naszych osiągnięć, jeżeli chodzi o gaming. Wydaje mi się, że gaming na YouTubie ma się naprawdę dobrze. Ja sporo oglądam zachodniego gamingu i tam są naprawdę zacne wyświetlenia. Gaming na YouTubie umiera, taka jest prawda. Zagrajmerzy, kurwa, nikt już nie ogląda całych serii. Po raz kolejny, nie chodzi o to, że chcę bronić swojego podwórka, bo u mnie te serie nie oglądają się bardzo dobrze, ale jestem pewny, że tak, jak mówiliście, Sarge the Player, T-Volt, i jeszcze paru innych, to się ogląda bardzo dobrze i oczywiście to nie ma tam po 200-300 tysięcy wyświetleń każdy odcinek, tak jak jego te przeglądy internetowe to mają tam po 200 tysięcy wyświetleń, to nie jest ta skala, ale jednak ogląda się nadal. W ogóle. Jak długo potrwa przerwa Floriana? Obecnie kontynuował nagrywanie na YouTubie jest deduwa, jeśli chodzi o gaming. Ta, ale bez siły przebicia. To stało się bardziej monotonne dla stałych subskrybentów kanału. Stuart Barton od zawsze był wpływowym twórcą. Ludzie go pokochali, bo od zawsze był sobą i do tej pory właśnie tak został zapamiętany. Po ogromnym sukcesie zmienił formę swoich przyszłych filmów na parodię lub też na vlogi challenge. O kurwa, co to za filmik, nie pamiętam go! Po ogromnym sukcesie zmienił formę swoich przyszłych filmów na parodię lub też na vlogi challenge. Ten ruch zdecydowanie wzmocni kanał Stewarta, notując świetne wyniki. Wiecie, że...
A Stu kiedyś, zanim zaczął w Polsce nagrywać, był adminem jednego z największych kanałów na świecie, jeśli chodzi o montaże Call of Duty, Frag Movie, Call of Duty, i miał, nazywa się, coś tam Cinema się nazywał. Stewart dużo rzeczy chyba robił, zanim w Polsce w ogóle zafunkcjonował, on chyba gdzieś też coś pozagranicznemu robił. Kiedy on zaczął w Polsce, to jeszcze jego język polski nie był perfekcyjny i to też w zasadzie wzbudzało pewnego rodzaju zainteresowanie. To, że polski pingwin wtedy nie mówił po polsku tak płynnie, było dosyć zabawne, ale też, jak mówię, wzbudzało zainteresowanie, bo było nietypowe. Po pewnym czasie ogłosił swój nowy projekt, Team X, razem z takimi popularnymi influencerami jak Julia Kostera, Kasper Błoński, czy też dla przykładu Lexi Chaplin. Na pewno działał tam jako operator i opiekun projektu. Było widać, że dbał o swoją ekipę, aż w końcu na jednym z filmów zaprezentował nam na tamten moment swoją nową fagatę. Swoją nową fagatę? A co z jego starą fagatą? Przepraszam. Oj, to była historia. Stewart nie miał szczęścia jakoś do tego Team X. To też już jest taki moment, w którym Freeze zafunkcjonował na YouTubie dosyć mocno. No i on chyba w zasadzie te ekipowe rzeczy, on jest królem trochę ekip. Już wtedy, pewnie do dzisiaj, chociaż to się pewnie pozmieniało teraz. Swoją nową fagatę! Znaną jako Agata Fong. Nagrywali wspólne vlogi, wyzwania. Swoją nową fagatę zaprezentował nam. Czas poszedł. Ja w ogóle myślałem, że fagata, że to jest jakieś takie obraźliwe, że to nie jest jej ksywka. Myślałem, że ona się nazywa Agata, a F to od fuck i że to opisuje mniej więcej jej działalność. Serio tak myślałem. Bo nie, to też jest tak, że tego typu rzeczy nie docierały do mnie na bieżąco. Na podstawie tego, co się działo w internecie, to uznałem, że być może teraz jest taka moda, nie? Że dziewczyny otwarte tak w swoich działalnościach spotykają się z dużo większym zainteresowaniem. To był też taki czas, kiedy jakieś dwie laski chwaliły się tym, że jakąś tam ekipę muzyczną obsłużyły w autobusie. Rozumiecie, miałem prawo myśleć w ten sposób, że ktoś swoimi, nie wiem, dokonaniami seksualnymi jest w stanie zaimponować internetowi. Więc dlatego myślałem, że F Agata to jest, że ma Agata na imię i F to jest wiadomo. Abstrahuję TV. Kanał Czarka, Masnego i Pasuta to było dzieciństwo w większości. Pasut, kurwa, nieźle się odbił teraz, tak szczerze. Z nas. Prowadzili bardzo... Pasut to jest historia. Musimy sobie kiedyś obejrzeć wywiad, w którym Karol Paciorek rozmawia z Pasutem, bo to jest bardzo ciekawy wywiad. To był jeszcze taki moment, kiedy Pasut nie był zaangażowany w Fame MMA i w walki, bo wtedy miał takie... Kiedyś spróbujemy o tym sobie pomyśleć, bo Pasut lubi płonąć. On jest jak Feniks. I jak ma paliwo, to się spala do kości. I teraz jest w takim właśnie locie wznoszącym i płonie, ale no kiedyś to się, bo może znowu się odrodzi, nie? Ale takie mam, takie on lubi wypalać wszystko, co dostaje od życia. Popularne serie typu Co mówią, Co gdyby i wiele więcej, które były w formie przeróżnych zachowań i sytuacji w różnorodnych grupach odbiorców. O, to by już było? Ja nigdy nie byłem w topce YouTube'a, chyba w tamtych czasach. Nie udało mi się chyba do top 10, ja chyba byłem maksymalnie top 12. No ja nie byłem w topce nigdy, ja chyba byłem top 12 chyba max, tak mi się wydaje. Wardenga w swoim materiale ujawnił, że strata netto Abstrahuję w 2019 roku wynosiła aż 3,4 miliona złotych. Ja netto? O kurwa, to jeszcze VAT do tego dolicz. O ja pierdolę. Dolicz VAT do straty. W 2019 roku strata minus 3 391 tysięcy. Wynik finansowy... To jest taka... Ja chyba ostatnio, jak rozmawialiśmy o materiale Konopskiego, to mówiłem o tym. Na końcu była taka opowieść o youtuberze, który musiał wrócić do normalnej pracy, nie? Trochę się śmiałem nie z tego powrotu, tylko z traktowania normalnej pracy jako jakiś upadek totalny. Z Abstrahujami chyba darzyła się dokładnie ta historia, że oni uznali, że skoro mają sukces, to teraz potrzebują biura, potrzebują wielkiej ekipy, potrzebują wydawać pieniądze, żeby robić jeszcze większe pieniądze. To nigdy nie jest dobry pomysł. Szalenie przeinwestowali i to zaowocowało niestety stratą. Paki zaczęli nagrywać filmy telefonem bez żadnych dodatkowych operatorów. No i to im dobrze wyszło, kurwa. Te telefony były śmieszne. Kowców. Czysty i śmieszny materiał. Śmieszne były te, jak oglądaliśmy, pamiętam, na streamie. To był strzał w dziesiątkę. Fajne były te materiały. Wyświetlenia wróciły na dobry tor, a nowych strat zapewne już nie było więcej. No, fajne rzeczy robią. Ja też od czasu do czasu zerknę jakieś ich shorty, coś tam obejrzę. Na pewno to jest dużo tańsze w realizacji. Tworzył też kanał Pasut i na nim możemy zauważyć całkiem dobre wyniki. Ej, generuje... Śmieszne robił te filmiki też Pasut, z tymi setki... wywiadami, z tymi wywiadami, z tymi babami i chłopami najebanymi. Nie macie wrażenia, że część ludzi, którzy zaistnieli w YouTubie przed laty, tak naprawdę nigdy się nie skończą? W sensie będą mieli gorsze i lepsze momenty, ale są na tyle zdeterminowani, żeby zawsze wracać i zawsze, żeby robić coś nowego, że się nie poddają, bo po prostu to jest dla nich najlepsza możliwa ścieżka i są tylko... No to jest taka historia trochę inspirująca, że nieważne jak upadasz, ważne jak się podnosisz.